Dobrze, to witam Was serdecznie. Generalnie pomysł na prezentację jest, aby powiązać i skalę i programowanie funkcyjne, bo jak na przykład uczymy się jednego, no to w skali bardzo zbudowany język, no i ludzie myślą, po co są te wszystkie mechanizmy. Znowu programowanie funkcyjne jest bardzo abstrakcyjne, to jest pytanie w ogóle, po co się tego uczyć. No i takie założenie, że jak się to wszystko zmiksuje, to jest takie dodatnie sprzężenie zwrotne motywujące, że od razu mamy co i w jaki sposób w skali zrobić. I ja też mam do Was na początku pytanie, bo jak tutaj Paweł powiedział, ja jestem z Jaga, czy to jest jakaś Java, Wy jesteście Scala User Group. Czy to jest tak założenie, że jak to jest Scala User Group, to wszyscy od razu już są przekonani do skali, czy nie? Bo u nas to jest, wiecie, wszystko wpada do jednego worka i jak się robi o skali prezentację, to większość ludzi jest nastawiona negatywnie, także to też jakieś tam trzeba, no mało tam o jakichś takich abstrakcyjnych rzeczach gadać, bo chodzi o konkretach. I generalnie plan na tą prezentację jest taki, że właśnie przez cały czas jakoś mieszać te mechanizmy skali z jakimiś definicjami programowania funkcyjnego, żeby od razu zobaczyć, jak to w praktyce zastosować w życiu codziennym. A żeby tak ułożyć, będą takie rozdziały, to tak, mamy funkcję. Funkcja to jest bardzo prosta rzecz, przekształca typy z domeny do tak zwanej kodomeny. A jak dalej mamy kolejne funkcje, to okazuje się, że ta kodomena 1 będzie domeną funkcji drugiej. I zobaczymy, że nawet jak jakiegoś tam springa użyjecie i tak mało to można nazwać funkcyjnym programowaniem, i tak ten model przetwarzania funkcyjnego tam gdzieś będzie pasował i będą się pojawiać problemy. Problemy się będą pojawiać w domenie i w kodomenie. To będą dwa osobne nasze rozdziały, a później się zastanowimy w ogóle nad takim, jak czas wpływa na to programowanie funkcyjne i jakie przynosi trudności. I tutaj jeszcze a propos takiej edukacji, przedstawiania przykładów. Trudno też jest mówić o jakimś na przykład paradygmacie w oderwaniu jednak od języka, tak, szczególnie dla programistów, bo jeżeli byśmy chcieli sprzedać programowanie funkcyjne komuś, kto w Java 7 programuje, to jest Functional Java, przykład z ich strony. No to ktoś by wziął, powiedzmy, teoretycznie poprawnym jakiś paradygmat, zakodowałby w ten sposób i by stwierdził, że to jest do niczego, tak? No teraz właśnie było pytanie, ale co jest do niczego? Czy programowanie funkcyjne, czy programowanie funkcyjne w Javie 7? Także też jak widzicie przykład, bo nie wiem, czy wszyscy tutaj w skali piszecie, czy się przekwalifikowujecie, czy Java 8. No jak jedna jakaś osoba może niech mi da znać, to co tutaj? No Java 8, no i generalnie w Java 8 też niektóre jeszcze elementy mogą chodzić troszeczkę kulawo. I zaczynamy, to było takie intro, teraz przejdziemy do omówienia pierwszej tak jakby rozdziału, który opisuje prostą funkcję i takie będą strzałki i kolorki na tych jakby sekcjach, bo to dostałem, wczoraj w pracy robiłem tą prezentację jako taką próbę, feedback, że nie wszyscy byli w stanie znaleźć ciąg przyczynowo-skutkowy między niektórymi slajdami, no to będzie napisane, tak? Czyli mamy w tej chwili funkcję, tutaj to jest, okej, podstawy zakładam, że wszyscy już wiecie, jak w skali się pisze funkcja, także to szybko przeskoczymy. Jeśli będę zakładał coś źle, to mi przerywajcie. No i też pamiętajcie, założenie jest takie, że się uczymy nie tylko programowania funkcyjnego, ale i skali, także jak coś się pojawi na ekranie, czego nie wiecie, dawajcie znać. No i też ja tego już nie powiększę bardziej, także jak ktoś nie widzi, to do przodu chodźcie. A w samej skali tak prosta rzecz, już mamy przełożenie z rysunku na jakiś kod. Funkcja, no to typ domena, strzałka, kodomena. Żeby skomponować dwie funkcje, wystarczy, że typy kodomeny pierwszej będą takie same jak domeny drugiej. To się będzie jakiś czas pojawiać, ale jasny w skali i też będę starał się podkreślać pewne rzeczy, które są w skali takie troszeczkę jak punkty sprzedażowe, takie coś, co może przekonać na przykład javowca do przejścia do skali, że tego w Javie nie ma, tak? No i tutaj to jest dosyć wygodne, jeśli chodzi o czytelność kodu, gdzie możemy takie aliasy typów sobie dać, tak? Zamiast inta to jakaś domena. No i od razu reklama skali. I dlaczego na przykład jeszcze Java 8, czy nawet 9, czy 10, mimo tego, że wspiera już te lambdy, mamy strzałki, to jeszcze mimo wszystko może być uciążliwe to programowanie funkcyjne, bo możecie porównać dwa podobne fragmenty kodu i chociaż oni troszkę naprawili tą stronę prawą w Javie ze strzałką, to po lewej stronie jednak cały czas mamy bardzo takie złożone te typy. Jak zaczniemy się bawić w funkcje, które przyjmują funkcje, zwracają funkcje, to to zacznie się strasznie rozbudowywać, a w skali mamy to bardzo ładnie opykane, czyli taki jest typ, strzałka typ. I też to się, jeszcze tutaj ten slajd, że można w ogóle to skrócić, mając alias typu też do funkcji, tak? To nie jest tak, że może być nazwa,
do inta, ale zobaczcie, że są generyki w aliasie jakiegoś typu i możemy spokojnie taką bardzo złożoną funkcję do tego przypisać, tak? Czyli tutaj już zaczyna się poza taką czytelnością jeszcze jakby takie definiowanie nowych typów na aliasach tworzyć. I jeszcze tak już kończąc to takie intro, też żeby mieć tak jakby troszeczkę dowód, że może niektóre mechanizmy, niektóre takie mechanizmy już zdały egzamin, no to niech to będzie przykład, powiedzmy, Kotlina, który był stworzony kilka lat później. Mieli ten luksus, że mogli zobaczyć, które feature'y są kontrowersyjne, tak? Które generalnie jakieś tam kłótnie na forach powodują, a które nie. No i oni te swoje tam takie już sprawdzone wzięli. Na przykład w Kotlinie też mamy te ładne aliasy funkcji, typu funkcji ze strzałką, tak? I ten Kotlin tak będzie się tutaj czasami przewijał jako taki dowód, że coś jest w tym dobrego, skoro inny język troszeczkę to zegrznął. Okej, to tak jest, to było małe wejście, tak? Prosta funkcja, jak to w skali wygląda i czemu ta skala pomaga. Teraz troszeczkę wejdźmy do naszego życia. I tu ważna rzecz, bo to jest na przykład taka lekcja biologii, nie? Powiedzmy, że jest plastikowy jakiś manekin i ma wątrobę. No i na przykład tak się tłumaczy, jak działa ta wątroba, no to nie można mieć na przykład takich uwag, że no ale taki manekin plastikowy to no nie mógłby żyć. Tak samo jak tutaj będę przedstawiał bardzo uproszony przykład, to nie doszukujcie się na siłę jakichś takich przypadków, że to by nie zadziałało na produkcji, bo to jest plastikowy manekin, także pamiętajcie zawsze. Odpowiedź jest zawsze plastikowy manekin. I to będzie generalnie taki przykładzik, że niby sobie rejestrujemy jakiegoś tam użytkownika. To jest slajd, jest dużo kodu, jeden z tych slajdów. Jeśli mu jeszcze raz nie widzicie, miejsc jest dużo, ale też szybciutko przez to przejdę. No generalnie, wiecie co, tylko jedną rzecz jeszcze zrobię. Zlikwiduję tam na górze ten. Generalnie to, co tutaj się dzieje, to mamy tak. Jakiś user form, który nam udaje, niby że tam przez jakiś JSON czy coś takiego, SOAP, same stringi są, nie wiemy co to tam za typy. Mamy klasę user, to już niby jest taka przerobiona w naszej domenie i tutaj już nie wszystko jest stringiem, tam mamy jeszcze jakoś inta. Będzie walidacja na wejściu, tak, czyli tu może nawet strzelę laserem, o, jest walidator z tym check. Tutaj jakieś mamy sprawdzenia, to są tam mało ważne, czy mają sens, czy nie. Tu zobaczcie, jest funkcja, tak? Czyli tak nawet jak mamy Springa i w Springu mamy jakieś przerobienie z JSON-a na coś, to też można powiedzieć, że to jest jakaś funkcja, nie? I jak sprawdziliśmy, że działa, to tutaj jest jakaś domenowa logika, a jak nie, no to rzucamy wyjątek, tak? Jak ktoś tam się interesuje bardzo skalą, to może powiedzieć, że to nie jest takie skalowe, bo tam jakieś monady by były, czy nie, ale to pomału tam dążymy. I tutaj jest ważna taka rzecz, bo okej, jest walidacja, niby wszystko jest według takiej starej, dobrej szkoły, że tam przychodziły dane, sprawdziliśmy, wpuszczamy do systemu. I teraz jest pytanie, czy jak już wpuściliśmy dane do systemu, to możemy je bezpiecznie wołać, tak? I pierwszy przykład to jest taki, jak mamy wiek. Wiek w tym userze, tu widzicie jeszcze raz, to był int. I teraz jest pytanie, czy jeśli ja tutaj waliduję sobie, że powiedzmy wiek jest od 15 do 67 lat, czyli taka się emerytura, to ja mogę później w systemie założyć, że to jest taki przedział. To jest pytanie bez odpowiedzi, no bo nie wiadomo, czy mogę, tak? No bo to jest takie na zasadzie, że no jak ktoś tam zwalidował, to mogę, jak nie zwalidował, to nie mogę. To, co kompilator mi może powiedzieć, to jest jakiś int. A przy okazji też próbujemy sobie a propos tych takich abstrakcyjnych rzeczy trochę przemycać mechanizmów skalowych. To jest taki przykład zamodelowania gettera jako funkcji. A tutaj, jak mamy dwie strzałki, nie wiem, czy tam takie pojęcie curing słyszeliście, generalnie możemy mieć funkcję, która zwraca funkcję, czyli podamy jednego inta, dostaniemy wtedy funkcję i to się przydaje do tego, żeby na przykład skonfigurować is more than jakimś parametrem, na przykład 20. To się jeszcze będzie też pojawiało i to na końcu odegra też bardzo, bardzo ważną rolę. Natomiast jeżeli chodzi tutaj o taki główny temat prezentacji, no okej, w tym przypadku, kiedy sprawdzamy gdzieś dalej, tak, czy ten wiek jest w naszej jakby domenie takiej, która ma sens, no generalnie przez to, że to jest int, no wiemy na pewno, że w JSON-ie przyszło AAA na przykład, no bo nie ma takiego inta AAA. Natomiast może być minus 20, jak ktoś zapomniał, tak? Takie pytanie, jak ktoś zapomniał o walidacji, co wtedy? No może być minus 20, w
tym przykładzie to w ogóle nie zaszkodzi, tak? Bo minus 20 cały czas będzie niepełnoletni. Czyli to się okazuje, że możemy mieć śmieci w systemie, a mimo wszystko nie ma jeszcze problemu. Problem się pojawi już przy drugim przykładzie. Wróćmy szybko, pamiętacie, było takie płeć, to był string. No i stwierdziliśmy, że niech w tym userze też to będzie string, tak? Po prostu sprawdziliśmy, że na przykład male, female, te dwie wartości mają sens w naszej domenie, to je przepisujemy, jeśli było coś innego, to wywaliliśmy wyjątek. I teraz jest pytanie, co jak na przykład, wiecie, bo myślę też o tym jako nie o takiej mojej prezentacji, ale też o skali, nie? Powiedzmy, że skali w sensie dużej skali, że na przykład na wejściu ktoś inny zupełnie team pisze walidację, no i wy macie jakąś tam bibliotekę. No i teraz skąd wy wiecie, co za string przychodzi? I teraz jest pytanie, czy możecie uwierzyć, że ten string, jak już przyjdzie jako user, to jest M albo F, albo może coś innego? To jest znowu pytanie bez odpowiedzi, nie wiadomo, jaki jest chaos w waszej firmie. Natomiast Scala i tak stwierdzi, że no i mimo wszystko musicie sprawdzić else'a. Bo nie wiem, czy wiecie, ale jak tutaj nie wpiszecie else'a, to Scala wpisze go za was i zrobi else, puste nawiasy i typ tego ifa to będzie any wtedy. To jest taki puzzle, którego tam usuną. Natomiast jeśli na przykład bardzo, bardzo jesteście pewni, że to będzie zwalidowane i tutaj tylko będzie M albo F, to jest sytuacja taka, nie wiem, może znacie z życia, kiedy czasami się w kodzie pojawia komentarz "This should never happen". To jest dokładnie wtedy, no bo jak będzie, wiemy, że ktoś zwalidował, tylko że po prostu kompilator tego nie wie, nie? I już tutaj zaczynają się dziwne rzeczy dziać. I przykład trzeci, i tu znowu, pamiętajcie, plastikowy manekin, ja wiem, na intach się nie robi pieniędzy, ale to jest wszystko dla edukacji. Powiedzmy, że sobie skonwertowaliśmy stringa do inta, mamy, to jest jakiś pieniądz, powiedzmy, że to są same złotówki. No i teraz znowu mamy specjalnie zrobioną jakąś funkcję finansową, która dzieli. No i jak będzie zero, to wybuchnie. No i znowu jest pytanie, czy możemy tutaj założyć, że jak była jakaś walidacja, to nie ma zera i tak this should never happen, albo trzeba jednak tam sprawdzić mimo wszystko, czy jeszcze raz zrobić tą walidację. I znowu, takie, to są wszystko takie pytania bez odpowiedzi. I dlaczego tak się dzieje? Znowu, na modelu funkcyjnym spróbujmy się zastanowić, tak? Wszystko zaczęło się od tego, że mamy tą naszą funkcję, ona ma pewną domenę, jest kodomena i dla niektórych rezultatów na wejściu nie ma wyniku, czyli to się nazywa funkcja częściowa, tak? Czyli na przykład dzielenie, no to przez 0 nie ma, dla 0 nie ma teoretycznie wyniku, tam, tak na prostej matematyce. Dla jakiegoś na przykład JSON-a, który ma wiek AAA, nie ma wyniku tam po tamtej stronie, tak? I dokładnie jest tak z samym formem. Okazuje się, że nie dla każdego user form mamy wynik i to samo tyczy się dalszych funkcji, tak? W każdym momencie, kiedy my mamy funkcję częściową, to albo mamy tam jakąś wiedzę, której nie ma kompilator, że this should never happen, albo ryzykujemy, że coś nam poleci. I w naszym przykładzie dlatego pojawił się błąd, bo przez to, że jakby cały czas na tych samych typach operujemy, to te funkcje częściowe się propagują, tak? Czyli zobaczcie, jak na przykład wejdzie mi wiek, czyli powiedzmy jakiś tam string, ja go przemapuję na inta, który z założenia zawiera zbiór dużo więcej tych elementów, to sobie robię problem na kolejnej funkcji, tak? Pamiętajcie o tym pierwszym rysunku, tam domena, kodomena 1, domena 2, tak? To, co jest wynikiem pierwszej funkcji, jest wejściem drugiej, no i jak ta pierwsza funkcja jakieś śmieci rzuciła, to druga teraz musi sobie z tym radzić, no i na poziomie kompilatora chcemy to rozwiązać, no to nie da rady. I teraz pomyślimy, jak to naprawić. I teraz sobie tylko powiedzcie, czy więcej problem jest zrozumiały. Dobrze. No tak patrzę po twarzach, to nie wszystkie. Dobra. I okej, okay, jak to naprawić? Okazuje się, że tutaj Scala bardzo pomaga. Będziemy problem naprawiać po trochu. I pierwsze, okej, okay, to jest powiedzmy te zielone, to będą też JSONy czy SOAPy. Jeszcze tego momentu tutaj nie naprawimy, tak? Jeszcze jak tutaj wejdzie jakiś syf, to się wywalimy, ale potem już zadbamy o to, żeby śmieci w systemie nie było. I w jaki sposób? No z tym bucią, no to chyba takie już oczywiste rozwiązanie, to jest jakiś enum na przykład, tak? No po prostu nie dawajmy całego stringa, tylko konkretne enum, mamy dwie wartości możliwe, niech te dwie wartości będą.
Scala ma enumerację jako taką, ale tutaj jest zastosowany mechanizm sealed trait, czyli nie możemy rozszerzać tego traita poza plikiem, co daje dużą jakby wiedzę kompilatorowi, bo on może sprawdzić czasami, czy zresztą zobaczycie. A enumeracja taka zwykła jest trochę kulawa w skali i nie chcę wchodzić w te tematy. Dlaczego? Mam nadzieję, że już jak będziemy kończyć prezentację, to zalety tego mechanizmu będą tak widoczne, że nie będziemy tej enumeracji skalowej wracać. Natomiast zobaczcie, tu jest wejście, no i okej, wywalamy się na wejściu, jak nie ma M albo F, ale teraz jest ten prefiks i mamy gender. No i tutaj nie ma żadnego else'a, tak? I to jest funkcja całkowita. Tu nie ma ryzyka, że no nie ma żadnego else'a, tak? To jest taki przykład, który nawet jeszcze może jakiś być znajomy dla javowców, bo tam też są enumy. Natomiast tutaj się pojawia ciekawa rzecz, jeżeli chodzi o te pieniądze. Bo tak, pierwsza rzecz jest taka, że możemy w ogóle sobie stworzyć klasę, która odpowiada pieniądzom. No to jest takie dobre jakieś projektowanie. Tylko, że żeby troszeczkę zachować w związku z rzeczywistością, to jest tak, że ok, modelujemy domenę, ale potem na przykład kończy się pamięć i trzeba coś zacząć kombinować. I to z pamięcią problem rozwiąże nam Anyval. I co jest, jak na razie z tego co widziałem na JVM-ie, tylko Scala coś takiego wspiera. Za chwilkę wam pokażę. To jeszcze jedna ważna rzecz jest, zobaczcie, że mamy prywatne konstruktory i tak zwany companion object, czyli obiekt, który tak samo się nazywa jak klasa, on ma dostęp do prywatnych czy konstruktorów, czy pól. I to jest dobre miejsce, żeby właśnie tylko tutaj, w tym jednym miejscu tworzyć instancje i wtedy wiemy, że nikt tam jakoś na partyzanta nie stworzy na przykład znowu pieniędzy, które są ujemne. Tak i w ten sposób, jak mamy stworzoną naszą jakby domenę, to znowu tam financial formula, dostajemy money. No i teraz generalnie to jest już taki nasz obiekt systemowy, to money i wiemy, jak jest tworzone, wiemy, że to nie może być zero, tak? I to już na poziomie typów mamy to zapewnienie, tak? Bo int to może być dowolny int, a money u nas, jak to jest, oczywiście trzeba to przetestować ten kawałek, ale już wiemy, że to zerem nie będzie. Natomiast to anyval, to jest dosyć ciekawe, bo zobaczcie, to jest assemblera, mówiłem, żeby tak troszeczkę łączyć życie z tą programowaniem funkcyjnym. To, co tutaj widzimy, to jest to właśnie to financial formula i okazuje się, że jeżeli rozszerzymy to anyval, to kompilator, oczywiście to nie jest wszystko za darmo, tak, bo my płacimy czasem kompilacji, ale generalnie kompilator Scali jest w stanie jakby udawać w czasie kompilacji, że to jest osobny typ, a potem w runtime już to będzie zwykły int, czyli w runtime nic nie płacimy. Ma niestety ta zasada n wyjątków. Największym ograniczeniem jest to, że może być tylko jedno pole w tej klasie. Natomiast tu nie analizujcie w ogóle, co się dzieje. Najważniejsze jest to, że tutaj nie ma nigdzie słówka new. Nie ma alokacji na stercie, czyli nie kosztuje nas to nic, żadnej pamięci. I to jest też taki dobry moment, żeby w ogóle przedstawić drzewo typów w skali, bo to też przynajmniej to moje jest takie doświadczenie, że jak w Javie robiłem, mam znajomych, którzy robili w Javie, się o systemie typów nie myślało za bardzo. Taki system, to taka rzecz konkretna. Okazuje się, że wy w Javie mamy tylko to, po stronie tutaj waszej prawej, czyli taki unref, co jest napisane, to będzie Java Lang Object, bo pamiętacie, mam nadzieję, że jasne, skala do JVM-a idzie, bytecode javowy i nie ma siły, na końcu muszą się pojawić jakieś javowe klasy, także tam wszystko to jest jakaś emulacja takiej, że jest jakiś inny język. Mamy te unrefy, natomiast to, co daje skala, takiego, czego w ogóle nie ma w tej Javie, to jest to, co tutaj mamy po stronie waszej lewej, czyli to anyval i to jest też jakby taka ciekawostka, taka, że jakby tak dosłownie to czytać, to jest skala bardziej obiektowa od Javy, bo w Javie int to jest primityw, tutaj w skali int to jest klasa, jest instancja, tak? I jak my rozszerzymy anyval, to się podpinamy niejako pod tą stronę lewą, tak? Czyli, że możemy sobie stworzyć taką obiektową reprezentację jakiegoś prymitywu, czyli prymitywnej wartości. No i to, mówię, to jest, można spokojnie jechać ten przykład bez tego extends, jeżeli macie, nie macie problemu z pamięcią. Ale dobrze wiedzieć, że jak pojawią się, to jest mechanizm do zastosowania. I
Tam niestety jest, no tak, za każdym razem, kiedy okaże się, że kompilator musi wiedzieć, jaki to jest typ, to on jednak tą klasę stworzy i najgorsze jest to, że on nie daje znaku, że to tworzy. To byśmy musieli sobie zdekompilować cały program i przejrzeć, czy faktycznie tam nie ma alokacji. Ale jest jeszcze taka alternatywa ciekawa, to jest chyba spopularyzowane przez takie jakieś biblioteki hardkorowo funkcyjne jak KAS czy Scala, czyli takie tagowanie typów. Tutaj też znowu płaci się kompilacją, ale to jest jakby też troszeczkę się płaci w runtime, bo mamy te instance offy, nie jest to jakaś duża zapłata, a generalnie tutaj już się wykorzystuje bardzo kompilator Scali. Też zacznijcie widzieć to jako takie dwa etapy ważne, że jeden świat jest przed kompilacją, a po kompilacji już tam nieważne co w tym runtime lata, tak? Ważne, że do czasu kompilacji ten kompilator będzie mógł nam pomóc sprawdzać, czy są odpowiednie typy. I na przykład to te pierwsze cztery linijki, to jest, ja przekopowałem z żywcem z jakiegoś tam bloga i to jest, to wystarczy, żeby w ogóle sobie używać tego mechanizmu bez importowania całej biblioteki. I cały bajek, zobaczcie, polega na tym, tutaj już na te aliasy wam zwracam uwagę. Możemy mieć alias, który ma generyki i jakby jeżeli chodzi o składnie, jest znowu taki cukier składniowy Scali, nie wiem czy o nim słyszeliście, że jak macie taki typ, który ma dwa generyki, to możecie typ wrzucić między dwa generyki. Nie wiem czy wiedzieliście. No taki, takie miny zdziwione to chyba nie. No generalnie dzięki temu można to w miarę tak ładnie napisać i to fajnie wygląda, bo to wygląda jakby otagowany typ prosty, tak? Czyli to jest inna filozofia, to nie tworzymy sobie nowego typu zupełnie. Tutaj bierzemy już znany typ i tylko my tagujemy, ten na przykład int należy do specjalnego zbioru. I tutaj zobaczcie, mamy, nazywamy sobie ten zbiór na przykład cena, price. I teraz jak powiemy, że big decimal oznakowany jako price tag, będzie price, to później w tej funkcji, która przyjmuje dwie ceny, nie możemy wrzucić zwykłego big decimala. I to jest o tyle ciekawe, że to big decimal to tu może być dowolna klasa tak naprawdę otagowana. Czyli nawet może być tak, że mamy na przykład klasę naszą user i mieć tak jakiś tam specjalny user, tak? Czyli tutaj kurczę już takie pojawia się więcej możliwości, też może być więcej pól w tych klasach. I znowu taki dowód, no bo to też nie chcę tam na suche rzucać jakieś twierdzenia, no że mimo wszystko tutaj nigdzie nie pojawia się new. Starają się wyróżnić jakieś fragmenty tego bytecode. Nie wiem, czy to was w ogóle interesuje taki bytecode, czy na słowo wierzycie, no ale generalnie tutaj są po prostu jakieś odwołania statyczne. Gdzieś tam Scala sobie tworzy, bo to nie wiem, czy kiedyś przeglądaliście kod wyprodukowany przez Scalę. To jest tam sieka, ale generalnie jest tam dużo jakichś typów z dolarami. I nigdzie nie ma new. I tak samo jak tutaj teraz, zobaczcie, tworzymy sobie new price, też nigdzie nie ma żadnej alokacji. Te typy są stworzone. Jedyne, co w runtime się pojawia nowego, jest check cast, czyli jak już ktoś tak by chciał bardzo na każdym cyklu procesora zaoszczędzać, to może się doczepić, że tutaj jest jakaś cena. No i ostatni już tak jakby zaleta tego mechanizmu. Czasem trzeba użyć tablicy w Scali, jest taka filozofia, żeby używać tych niemutowalnych list, kolekcji, setów, wektorów, znaczy się. Ale jak już potrzebujemy tablic, na przykład dla wydajności, w przypadku tych anyval zawsze będzie alokacja, bo tablice na JVM-ie są typowane. A jak są typowane, to tam musi potworzyć te klasy. W przypadku tych tagów, znowu dowód w postaci jakiegoś tam assemblera, alokacji nie ma. I tak jak już kończymy ten etap, no nie wiem, czy nie jest za duszno ekran, czy generalnie jakieś pytania są, czy jest zrozumiałe, czy wiecie, gdzie podążamy, czy... No dobra. To teraz tak jest właśnie po ciężkim assemblerze, taki na chwilkę filozofia, żeby tak zmotywować do nauki. Po co w ogóle tak się starać, żeby to kompilator nam wyłapywał te błędy. I to jest taki bardzo naiwny slajd, ale dobry propagandowo. Chodzi generalnie o to, że jeżeli znajdziemy te błędy w kompilacji, to jest to znacznie krótszy czas niż na przykład gdzieś tam po wdrożeniu. Kiedy, no czasami to jest tak właśnie, że dopiero muszą się pojawić jakieś specjalne warunki na produkcji, nawet żeby coś walnęło. Oczywiście
to jest, jak mówiłem, naiwne bardzo i nie jest rzeczywistość czarno-biała zawsze, także myśl o tym jako o takim suwaku, bo to łatwo strolować takie coś, że a, no to mam taki przykład, że to i to. Myśl o tym, że o suwaku, tak? Takie, że są dwie skrajności, że albo wszystko tam walnie nam w runtime, albo w jakimś naprawdę super idealnym świecie włapiemy wszystko w kompilacji i jeżeli przesuniemy suwak w stronę tej kompilacji, to złapiemy więcej błędów. Czyli to nie tak, że już nie musimy testować, musimy, ale potencjalnie mniej nas złych rzeczy spotka w przyszłości. I tutaj taki trochę może żart dla rozluźnienia, no co mają te funkcje wspólnego z politykiem przeciętnym takim? Taki informatyczny żart. No to generalnie te funkcje polityk obiecują i kłamią, tak? Co te funkcje obiecują? No obiecują, że jak na przykład do parseInt damy stringa, no da nam inta, tak? Dalej parsehex binary, damy tutaj sobie stringa, no to zwróci nam tablicę bajtów. W praktyce się okazuje, że tak nie jest, czasami możemy coś przekazać i dostaniemy wyjątek. A to dlatego, że jak już sobie zerkniemy w kod, to tam niektóre jeszcze nawet ostrzegają, że rzucają wyjątki, niektóre nie. To jest już osobny w ogóle temat tej dyskusji tam z wyjątkami, bo to są też inne tam wojny takie forumowe na internecie, czy tam checked, czy nie checked exception. Generalnie nie będzie problemu, jak nie będzie wyjątków, tak? No bo wtedy już żadna strona nie ma argumentów. Tu jest żart, nie wiem, czy go widać w lewym górnym rogu, no że niby tam Wiesław się napił, to kompilacja go zatrzymała przed samochodem, a w runtime wpadł do morza. No i to był taki przerywnik filozoficzny. To teraz bardziej jeszcze popatrzmy, jak możemy zadbać. Widzieliście, że problem pojawiał się z tymi bugami, kiedy używaliśmy funkcji częściowej jako funkcji całkowitej. Na razie troszeczkę tak zajmowaliśmy się tym ograniczeniem zbioru źródłowego, tak, żeby w tym zbiorze źródłowym były tylko te elementy, które mają jakiś sens domenowy, ale pójdźmy teraz dalej, żeby zobaczyć, czy w ogóle, bo to wszystko są takie proste przykłady, tak, czasami w życiu mogą być trudniejsze, jak w ogóle sprawdzić, że funkcje są całkowite. No i to jest jakiś przykład takich troszeczkę zapisu matematycznego, tutaj, że dla inta jest jakieś twierdzenie, dla zbioru price, tak, jest inne twierdzenie i jakbyśmy chcieli to udowodnić, to mamy w skali takie fajne narzędzie, nazywa się Scala Check. To jest narzędzie do testów, które ma takie generatory, można powiedzieć, generuj, na przykład tutaj jest już wbudowany dla dowolnego inta. Oczywiście to nie będzie dla dowolnego inta, bo to jest takie, znaczy dowolnego inta, że negacja, oj, tu powinno być minus i, dobra, negacja tam z i, a przepraszam, negacja z i to jest minus i, dobra, tutaj minus powinien być, także wyobraź sobie minus. Generalnie, że tutaj, tak jak w matematyce dla całego zbioru, w praktyce nie możemy dla każdego inta tutaj sprawdzić tej funkcji, także domyślnie w skala checku jest chyba 100 próbek, możemy sobie tam w konfiguracji ilość tych próbek zwiększyć, znowu jakby płacimy czasem wykonania. I to, co jest fajne, już się tutaj zaczynają te takie map, nie map, że możemy ładnie te generatory komponować, aby tworzyć nasze elementy domenowe, tak? Czyli jak już mam inty, to zobaczcie, mogę sobie potworzyć na przykład pieniądze i ja mogę już kontrolować, widzicie, że tak tylko dodatnie inty biorę i tworzę z tego pieniądz, tak? I w tym momencie mam już tutaj generator pieniędzy na przykład. No i tutaj możemy mieć na przykład generator stringów, doubli i na przykład możemy sobie stworzyć tego usera, tak jak byłoby z tym wiekiem. I wtedy jak mamy generator userów, możemy mieć jeszcze większy obiekt, który będzie miał listę userów, jakaś firma, coś takiego i to wszystko możemy generować i w ten sposób szukamy, czy dla jakiegoś elementu ta funkcja jest, no, nie ma wyniku, czyli jest częściowa, tak? To jest taka trochę metoda brute force, ale jest możliwa, jest dostępna. Natomiast jest inny, moim zdaniem, ciekawszy, potężniejszy sposób na to, aby operować tylko funkcjami całkowitymi. To się nazywa pattern matching i żeby dokładnie to zrozumieć, ja też kiedyś nie rozumiałem, dlaczego to jest mechanizm programowania funkcyjnego, to w ten sposób spróbuję wytłumaczyć, tak? Jak mamy, pamiętacie, z matematyki były takie czasami funkcje, że się określało dla przedziałów, że będzie taki, a taki wynik, nie? Czyli to nie była jedna funkcja na całej dziedzinie, tylko tak się różnie dzieliło. I na przykład jak x-y były tam większe od 0 to 1, mniejsze to minus 1 i dokładnie to można w skali napisać.
I to wygląda tak, jest ten pattern matching, czyli słówko match i dla każdego przypadku mamy case'a. I jeśli my zapomnimy teraz o tym jednym case'ie, to staniemy wtedy matching error, ale to jeszcze nie jest jakby rozwiązanie, bo to jest wszystko w runtime, tak, a my chcemy do tej kompilacji przejść, bo to był ten przerywnik filozoficzny. Ale zanim to zrobimy, to taki jest moment zawieszenia, bo to slajd sponsorski, ja mam takie książki do rozdania, 3 i stwierdziłem, że może nie za pytania, bo to wtedy na siłę ktoś będzie zadawał pytania, tylko może wy sami zdecydujcie do końca prezentacji, jaki jest algorytm rozdania 3 książek. No taki, jak community macie tutaj, no to sami wiecie najlepiej, kto w community zasługuje na książkę. Natomiast, no tutaj wrzuciłem, bo dzisiaj miałem dzień w ogóle płatny, no to slajd sponsora jest, nie? Dobra. Teraz rozwiązanie tego problemu. Tak zwane algebraiczne typy danych, algebraic data types. Generalnie zobaczcie, jak sobie coś takiego napiszemy w skali, to jest zwykły skalowy option, to i mamy tylko case sum, nie? W skali option ma sum i none, czyli tutaj zapomnieliśmy o czymś, jak będzie none, to się wywali. I zobaczcie, że tutaj kompilator daje warning. I to da warning. Możemy ustawić nawet tak flagę w kompilatorze, że będzie błąd kompilacji. Dodamy none i warning znika. I to jest to naprawdę taki trochę, nie chcę mówić święty graal, którego szukamy, ale no blisko, bo kompilator nam powiedział, że używamy funkcji częściowej, tam gdzie powinniśmy użyć całkowitej. I to samo jest z listą w skali. Bo lista w skali to jest też dosyć ciekawe, bo tak jak w Java ja programowałem, no to lista to się mówiło, no lista, no ileś tam elementów, a w skali lista to jest albo koniec listy, albo jakiś element i reszta listy. Są dwie możliwości, tak? No jak to jest jakiś element i reszta listy, no to sprawdzamy resztę listy i reszta listy to może być albo koniec listy, albo jakiś element i reszta listy, nie? I w ten sposób mamy znowu dwie możliwe wartości, tak? Jeżeli użyjemy sobie tylko jednego case'a i mamy, sprawdzamy, co jest element i reszta listy, znowu kompilator mówi, że o czymś zapomniałem i on dokładnie mówi, że tego jest nil, tak? Nie jest tak, że o czymś zapomniałeś, tylko o konkretnie o tym nilu. I dlaczego tak się w ogóle dzieje? I tu wracam do tego silt. I moim zdaniem to samo wystarczy, żeby było jakiejś innej enumeracji w skali zapomnieć. Jeśli mamy silt, to kompilator doskonale wie, że poza danym plikiem nie będzie żadnych klas, które rozszerzają to option i on może po prostu sprawdzić. I to jest tak proste. No. I my możemy sobie sami to tworzyć. Tutaj jest taki bardzo generyczny przykład, że mamy jakiś sealed trade domain result. I kolejna przewaga nad enumeracją, że każdy z tych jakby przypadków, po którym będziemy meczować, może mieć zupełnie inne parametry, zależne od kontekstu. Czyli na przykład jak coś się udało, możemy mieć 3 wartości biznesowe, nie udało, jeden błąd na przykład. I jeżeli ja tutaj zapomnę dać outcome 3, to mam dokładnie ten błąd podany i mówi mi outcome 3. Czyli zobaczcie, funkcja częściowa, kompilator mówi, że czegoś tutaj brakuje. To jest jakaś klima do włączenia, czy to jest gorące się robi? Spoko. No i zobaczmy sobie, jak dalej może nam ten mechanizm pomóc, bo zobaczcie, tak, tutaj okej, jest oczywiste, że brakowało jednego elementu. Czasem to może być bardziej skomplikowane, możemy mieć jakieś pozagnieżdżane te jedne przypadki w drugich i tak dalej. Zobaczcie, jak ja dałem niby wszystkie 3 elementy, ale w outcome 2 powiedziałem jasno, że tu będzie 1, to kompilator cały czas jest w stanie mi pomóc powiedzieć, no dobra, stary, ale jak to będzie 2, no to jebnie. I mamy warning. Dopiero on się poddaje, kiedy dodamy tak zwany guard clause, czyli nie jak to się ładnie tłumaczy, generalnie chodzi o ifa po tym case'ie, czyli to jest taki outcome, że V jest większy od 2 i wtedy już widocznie no, nie jest to takie proste, żeby to wykryć i tutaj już nam nie pomoże, tutaj mamy znowu problem w runtime. Także no mam nadzieję, że tak jak wam pokazałem, dużą widzicie wartość w tym i już jest pomoc od kompilatora do tego, aby generalnie nie popełniać tego błędu, że używamy funkcji częściowej i nam dla jakiegoś elementu to wyrzuci wyjątek. I znowu taki dowód, że to jest na tyle dobre, że w Kotlinie zagrznęli, tak? Jest tam też taki udawany pattern matching,
I znowu, jak tutaj nie damy w tym, to jest ten ich taki when, to jest bardzo podobny, też jest stosówko sealed, czyli zaadoptowali sealed. Zamiast case class jest data class, a dalej, no to tutaj właśnie jest taki prostszy troszeczkę pattern matching, ale cały czas jest, tutaj akurat mi się wydaje, że dosyć ciekawe to rozwiązanie, bo to w ogóle jest błąd. Tutaj nie ma warninga, to jest po prostu, to się nie kompiluje, jak nie będzie kogoś else'a. Ale, co ciekawe, w niektórych ulubionym języku też to się nie dogoma pojawić. Pod warunkiem, no bo ten typa znacie, nie? Ten Brian Getz, nie? To jest jakiś architekt z Oracle'a, tam ma duże wpływy z Terraform i to jest z tego roku, sprzed kilku miesięcy. Jego propozycja dokładnie tego mechanizmu w Javie, nie wiem w której Javie, bo na pewno nie w 11, może w 12, może 13, ale zobaczcie, dokładnie to jest podobna filozofia, że będzie jakiś interfejs shape. Na razie możemy sobie robić tego switcha tylko na jakichś prymitywach i stringach. Od razu jest powietrze lepiej, nie? I słówko record. To jest też taki plan z tego, co słyszałem, że jak teraz jest problem z obiektami, że okej, mamy referencję do obiektu, on ma trzy pola, każde pole jest w innym miejscu pamięci, to te rekordy mają się tak jakoś ładnie układać, że będą leżały koło siebie. Także będzie to dużo bardziej wydajne. Także to kilka mechanizmów się łączy. Nie znalazłem informacji, czy można to będzie użyć do tych algebraicznych typów danych, bo nie ma słówka sealed, tak? Czyli jeżeli oni pozwolą, żeby to było rozszerzane gdziekolwiek, wtedy kompilator nam tego nie sprawdzi, ale już przynajmniej jesteśmy na dobrej drodze, żeby to się ziściło. Także pamiętajcie, że to nawet tak robicie w Javie, że to nie jest tak, że musicie się zupełnie innego świata uczyć. To, co jest teraz w skali, to będzie trafiać do Javy, tak? Przez inne języki to się popularyzują te wszystkie rzeczy. I nawet jest skala 3, skali 3 z tego, co widzę w tej chwili, tak to wygląda, bo jest już taka, na stronę sobie można wejść, Scalasti to się chyba nazywa i tam można sobie włączyć tą skalę 3 i taka będzie składnia, oni już stwierdzili właśnie, że, bo to jakby nie twórcy skali z tego, co wiem, wymyślili ten mechanizm tych algebraicznych typów danych, tylko to użytkownicy na to wpadli. I generalnie, żeby mniej pisać, to oni troszeczkę już taką dedykowaną składnię dadzą. Czyli widzicie, tutaj dużo się wokół tego dzieje. Jakieś pytają, tu ktoś kiwa głową, że nie? Czy... Ha, no dobra. I okej, znowu dużo kodu, ale to jest taki już nie tyle dygresja, co ciekawostka też, że jakby ktoś jednak bardzo chciał trochę w tym świecie obiektowym żyć, gdzie mamy enkapsulację, mamy dane prywatne, zmienne, tak, czy takie standardowe klasy rodem z Javy, to można w ogóle te elementy są pożenić. To jest też dowód na to, że to nie jest jakiś konflikt funkcyjny versus obiektowy, bo Scala według definicji to jest hybrydowy język, który chce pogodzić te dwa mechanizmy. I mamy w Scali mechanizm, który nazywa się dekompozycją, czyli to jest przeciwieństwo kompozycji. I tak jak mamy apply, które w tych obiektach companion object tworzą instancję, tak możemy mieć unapply, które ją rozbiją. O, ktoś trafił w drzwi. Generalnie zobaczcie, tu jest taki przykład, że mamy klasę, czy taką, mamy klasę z prywatnym jakąś polem, w ogóle zmienne, takie to by wyrzucili z jakichś sforów funkcyjnych za takie coś i tak dalej, ale generalnie jak mamy coś takiego, mamy teraz metodę unapply i to działa tak, że zawsze jak zastosujemy, bo to te chwilę trzeba jakby trochę to przekompilować samemu, nie? Będziemy mieli, zobaczcie, tutaj zastosowanie jest instance, tak? Tutaj stworzyliśmy instance class with private state i teraz jeżeli instance będzie w pattern matchingu, to no powiedzmy tak, Scala przekazuje instancję do tej metody i my sobie tutaj możemy na przykład zrobić jakiegoś ifa, że jeżeli coś nie jest spełnione, to zwrócimy none, wtedy pattern matching się nie udaje, a tutaj zawsze zwracamy coś, czyli tutaj zawsze pattern matching się uda i w wyniku tego mamy dostęp do jakiegoś, zobacz tutaj, extracted. I to nie jest to samo, co prywatne pole to mutowalne, tak? Możemy mieć na przykład listę elementów, tą listę chronić zenkapsulowaną, a zwrócimy, powiedzmy, jakoś tam, nie wiem, połączone, albo nawet możemy tą podżawowemu collection unmodifiable list, czy coś takiego, nie? Czyli możemy też zrobić enkapsulację, w ogóle nie psuje ten mechanizm enkapsulacji, tak? To gdyby ktoś chciał
nie rzucać już tam w przeszłość tego podejścia bardziej Java'owego. Tu może być to jeszcze nie do końca jasne, trzeba to przetrawić, bo mi to też nie wychodziło zawsze za pierwszym razem, a w praktyce jeszcze w życiu tego nie użyłem. Raz na coś nie natrafiłem, gdzie było użyte w ogóle nie wiadomo po co. Ale generalnie jest taka możliwość. I tutaj znowu też dowód, że można już takie podsumowanie tego, że jak nawet mamy tą klasę z polem prywatnym, mamy sealed traita, to cały czas kompilator jest w stanie wykryć, że na przykład czegoś zabrakło, tak? Bo tutaj w tym przypadku to mamy klasę i jakiś obiekt, tak? To są dwie możliwe realizacje abstrakcyjnego typu. Jak mamy funkcję z typem abstrakcyjnym i użyliśmy tylko obiektu, on ładnie jest w stanie powiedzieć, że zapomnieliśmy o tym przypadku z klasą, ze stanem, tak? I oto nauka z tego całego wywodu, no, zależy nam na tym, żeby były funkcje całkowite, tak? Jak jest funkcja całkowita, to się uda wszystko, tak? No bo dla każdego elementu mamy wynik, nie ma wtedy błędu. Jak jest funkcja częściowa, dla jakichś elementów mamy błędy. Okej, pytania do tego, co było przed chwilą? Bo nie ma pytań, to zawsze jest takie pytanie. Powiedziałeś, że w praktyce tego nigdy nie używasz, ale używasz tego na co dzień, tylko w praktyce tego nie użyjesz, żeby to napisać. Tak, nie no, używamy tego, bo to jest generowane przez Scalę, jak tam case classy piszemy, tak? Ale z palca, żeby napisać, to nigdy nie musiałem, nie miałem takiej potrzeby, żeby mieszać enkapsulację z pattern matchingiem. No, bo to chyba jest kwestia tego, czy piszesz kod aplikacyjny, czy bibliotekę, nie? Do tego się to sprowadza. Tak, no, może tak być, bo bibliotek dużo nie pisałem. Albo pisać case classy po prostu. No tak, tak, case class. Nie, no to właśnie tak robimy, no bo mamy case classę, to już może rozwinę ten temat, to generalnie kompilator za nas tam generuje ze 40 metod i masę pomocy, tak? To też tam trzeba wiedzieć. Czy mieliśmy tu gdzieś case classy wcześniej? O tak, tak czy jak mamy tutaj tą case classę, to tak naprawdę w praktyce potem w bytecodzie, gdyby ktoś nie wiedział, powstanie poza klasą jeszcze jedna taka javowa klasa z dolarem na końcu, to będzie companion object i tam będzie właśnie taka metoda unapply, która tak naprawdę nie jest w ogóle tam potem używana, ale to już są takie dla tych koneserów takie wątki, ciekawostka. Ale generalnie właśnie sobie, że jak jest case klasa, tak samo jak jest w Kotlinie data class, o tutaj, to kompilator za nas masę roboty robi, hashkody generuje i tak dalej. To jest właśnie takie jakby reprezentacja rekordu, tylko no strasznie niewydajna pamięciowo. Okej. Teraz zajmowaliśmy się cały czas tym, co jest na początku jako funkcji, tak? Czyli to, żeby operować na wejściu na takich legalnych danych, to powiedzmy. Cały czas mamy ten problem przy wejściu, że tam leciały te wyjątki. Nie chcę za bardzo się teraz wgłębiać w temat, tam, czy wyjątki są dobre, czy złe, ale powiedz sobie, że to jest ten sam jakby rozumowanie jak z tą walidacją, tak? Ok, rzucacie wyjątek, no jest pytanie, czy ktoś go gdzieś obsłuży, tak? Jest dokładnie tak samo z walidacją. No, jak obsłuży, to obsłuży, jak była walidacja, to była, jak nie było, to nie było. I to, co możemy tutaj próbować naprawić, no to jest to, żeby jednak, bo tak, tutaj to przychodzi z zewnątrz, na tym nie mamy żadnej kontroli, tak, to jakieś JSONy, czyli musimy tutaj już podziałać na tej kodomenie, tak, tutaj te wszystkie techniki do domeny nie działają. To, co powiedzmy się robiło w Javie kiedyś, no to było na przykład albo zwracanie nula czasami, albo też był taki wzorzec empty object, też na przykład, że się zwracało, jak nie było czegoś gdzieś tam w bazie, to pustą listę. Różnie to działało. Generalnie największy problem z nulem, i teraz zobaczcie, jak to fajnie wygląda na przykładzie tego modelu funkcyjnego, tak? Bo jeżeli na przykład mamy funkcję z user form do user, ale jak się nie uda, to zwracamy nula, to tak naprawdę teraz kodomeną nie jest user, tylko jest user i null. I teraz jak to będzie domena kolejnej funkcji, a ta funkcja przygotowana jest na usera, to ona musi być teraz przygotowana na usera i na null. Czyli ten problem nula zaczyna się propagować i to tak ludzie zaczęli nazywać, że to jest programowanie defensywne teraz, jak jest masa ifów, nie? Albo jest źle zaprojektowany system, tak? I rozwiązanie jest takie, żeby tak naprawdę w cudzysłowie owrapować tą kodomenę, czyli jak mamy rezultat, to będzie na przykład wrapper, że
który mówi udało się i rezultat w środku, a jak się nie udało, to mamy taki konkretny typ, no nie udało się. Teraz zobaczymy na mniej abstrakcyjnym przykładzie. I to jeszcze wróci za chwilkę, to jest dosyć ciekawa, jedna taka z tak zwany scientific paper albo white paper, który opisywa ten problem i to jest dosyć ciekawe, bo tutaj to, co jest zaznaczone, to był tak jakby wywód pewnego człowieka, dlaczego na przykład przemysł tak no, nie ufa tej akademii i właśnie tutaj znowu pojawia się ten model z funkcjami całkowitymi i częściowymi i on tutaj zarzuca tej akademii właśnie, że oni tak traktują, że te funkcje, które są w systemie są częściowe, to oni dla swoich potrzeb, żeby tam coś udowodnić, tylko tam są całkowite, czyli na przykład załóżmy, że zapytanie do bazy zawsze się uda, albo że tam po sieci zawsze się uda, no i tak jak ktoś to widzi, to... I to jest już coś, co jak w taki, wydaje mi się, wchodzimy w etap najbardziej taki rozpropagowany skali z jakiegoś powodu, czyli te wszystkie monady, nie monady, no generalnie chodzi o to, że teraz już nie zwracamy usera, tak, no bo to jest funkcja częściowa, jakby się zwracał usera, bo dla niektórych tych JSON-ów nie ma usera, no to robimy taki trik, że tak naprawdę zwracamy inną domenę i to jest try od user i to już jest funkcja całkowita. Albo się uda, albo się nie udało. I to już nam nie wali, nie wywali błędów w teorii, tak? No bo zawsze mamy jakiś wynik. I teraz tak, jeszcze na chwilkę wracamy do tego jakby tworzenia typów, bo zobaczcie, jak ważne jest tutaj cały czas, że jak stworzę sobie tego usera, to żeby nie było możliwości stworzyć go gdzieś na boku, tak? Cały czas pamiętajcie o tym, że jest ta domena, tworzymy domenę i jak już będzie typ konkretny, to musimy tak to zaprojektować, żeby ufać, że ten typ został stworzony w sposób kontrolowany, a nie gdziekolwiek, tak? Bo jeśli ja zostawię to w ten sposób, to okej, niby według rysunku jest funkcja całkowita, ale cały czas mogę sobie gdzieś stworzyć z boku, dorzucić tylko na partyzanta znowu nielegalnego usera. I tu znowu pojawia się ten trochę mniejszą czcionką, ten sam wzorzec, że mamy prywatny konstruktor. Tutaj to, jak ktoś bardzo będzie złośliwy, się może mieć pretensję, że user form jest w klasie safe user, to jest domenowa, to jest cały czas plastikowy manekin. No i generalnie znowu mamy jedno miejsce, gdzie powiedzmy konwertujemy jakieś obiekty i tworzymy usera. I tutaj to jest nazwane smart constructors, bo też jakby mogę wam polecić lekturę, jak was to zainteresuje, bo ja po raz pierwszy na to trafiłem, kiedy jest autor Debashish Ghosh, się nazywa, nie wiem, czy słyszeliście, i on napisał książkę Manninga Functional Domain Design, coś takiego. No i to jest dosyć ciekawa książka, właśnie stamtąd idzie ta koncepcja. No i teraz jak już... Tak, żeby nie było takiego jakby zarzutu, że okej, tak jak były wyjątki, te check exception w Javie, no był problem, że to się propagowało na cały tam system, wszystkie funkcje musiały to obsługiwać, nawet jak nie było sensu, stąd dlatego niby te runtime'owe wygrały i tak dalej. I żeby pokazać, że to nie będzie tak, że teraz musimy z tym tryem się wszędzie jakby borykać, to cała idea jest taka, że mamy takie kombinatory, nazwijmy to, albo po prostu możemy to nazwać metody na typie i możemy sobie spokojnie, zobaczcie, tutaj mamy, to jest takie jakby... czysto biznesowa funkcja, ona nie ma pojęcia o żadnych tryach, JSON-ach i tak dalej. Ona po prostu bierze usera i jakiś rezultat zwraca. I tu generalnie to może być właśnie taka specyfikacja, co nam ktoś napisze, kto nie zna się na programowaniu, jakiejś analityce, coś takiego, że o, tutaj biznes, 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 nie? I my już sobie dokładamy, co się stanie, jak jednak coś się nie uda. I tu może właśnie zależy zawsze od przypadku, nie? Czy tu jakiś rezultat w sensie 400, 500, odpowiedź czy tak dalej, jakaś JSON-owa. I możemy na dwa sposoby to zaaplikować. Są takie ładne jednolinikowce, czyli na przykład tutaj mamy natryu folda, ale możemy już zastosować też to, co widzieliśmy wcześniej, czyli tworzymy usera, dostaniemy tego tryja. Try ma, to jest znowu sealed trade, on ma sukces i failure, czyli znowu nam kompilator powie, czy my wszystko obsłużyliśmy. Mamy sukces, mamy failure i tutaj możemy już zastosować odpowiednie ścieżki, czyli albo jak się udało i logika biznesowa, albo się nie udało i mamy błąd. I tutaj się to wszystko łączy, tak? Ważne, żebyście zobaczyli, że tutaj zaczyna się to wszystko łączyć, tak? To, co żeśmy gadali o tej całej naprawieniu domeny,
teraz napowiedzieliśmy kod domenę, no i teraz jak wejdzie nam do systemu, do tej funkcji pierwszej jakieś dana, na którą nie mamy wpływu, bo to jest zewnętrzna dana, to mamy tego tryja i tutaj dalej musimy dbać o to, aby wewnątrz tego tryja była taka legitna domena, tak? Mam nadzieję, że tu widzicie, jak się te dwie rzeczy łączą. A nikt nic nie mówi, ale mam nadzieję, że... No i to jest jeszcze taka rysunkowa wizualizacja, taka z obszonem, bo to z innej prezentacji skopiowałem sobie, ale generalnie cały czas chodzi o to samo, tak? Tutaj było to, co tak naprawdę mieliśmy na początku, czyli zwykłe przekształcanie danych, które są domenowe, tylko że na samym początku, pamiętajcie, tutaj czyhały miny, tak? Bo się okazywało, że generalnie nie dla każdego elementu stąd tutaj będzie wynik, tak dalej, tak dalej. Teraz to mam już zabezpieczone przez część pierwszą wykładu, a tutaj sobie stworzyliśmy ten taki ogrupowany kontekst. To idzie do środka i na końcu tylko sprawdzamy, która jakby z wersji się wydarzyła. I tutaj naprawdę nie chcę poświęcać dużo na te funkcje, bo tak jak mieliśmy, ok, tutaj tego folda albo pattern matching, żeby wam pokazać, że ten try się nie propaguje wszystkie wywołania, tak samo naprawdę jest dużo funkcji. Tu już wchodzimy w ten właśnie taki świat monad, tego programowania, takiego to dla mnie hardkorowego, tu potrzebuję jakichś tam katsów, skalaza i tak dalej. Z różnymi jakby metodami, to można nazwać też kombinatoryka, tak, obsługi tych wszystkich przypadków. Na przykład map 2 to jest ciekawe, no powiedzmy, że jednak przyszły dwa JSONy i teraz bardzo łatwo przy pomocy tego zrobić coś, jak się dwa udały, tak, skonwertować. I generalnie tego jest więcej. Po prostu nie będę w to wchodził, to sami sobie musicie przestudiować osobny dział. I tylko tutaj jest taka ciekawostka, że jak mamy na przykład do optionala jakiś Unity Flat map zdefiniowany, to wszystko inne tylko przy pomocy tych dwóch na przykład można. Tak? Czyli tutaj widzimy, że jest duża, dobra kompozycja i tu ujawnienie nazwy tego white paperu, czy jak to się nazywa, to jest chyba, z tego rozumiem, pierwszy raz, gdzie się to takie w programowaniu słowo monady pojawiło właśnie, jak ten, i to jakiś Włoch to wymyślił, o którym nikt nie słyszał. No to taka ciekawostka była. Ok, czyli tak, załatwiliśmy sobie domenę, kodomenę. Mam nadzieję, że też cały czas widzicie, jak ta skala może pomagać. Staram się podkreślać te wszystkie mechanizmy, które pomagają w programowaniu funkcyjnym i że trochę to byłoby może frustrujące w Javie. A teraz wyjdziemy od naprawdę ciężkiego tematu. Jak teraz coś ma kawę, to jest ten moment, bo to wchodzimy w świat takich mutowalnych wartości i czasu. Tu jest takie już ostrzeżenie, że to jest naprawdę bardzo abstrakcyjne, ale spróbujemy to robić powoli. Generalnie wyobraźcie sobie, że macie taką funkcję, która coś tam robi. I teraz w zależności od tego, kiedy ją wywołamy, na przykład czy o 15, czy o 15.1, to ona może zwrócić inny wynik. To oznacza, że na przykład ona może czytać coś z bazy, może z jakiejś mapy, czytać z jakiegoś pliku, który się zmienia. No coś się musiało w tym czasie zmienić, skoro ona zwraca inny wynik. I teraz cały czas na takim gruncie bardzo abstrakcyjnym, tego rozważając, jest tylko model. Jeśli to jest funkcja, która dla jedynki raz wróciła mi jeden, potem dwójkę, to nie jest funkcja według takiej definicji. Tak na przykład koło to nie jest funkcja, no bo nie wiadomo, jaki będzie rezultat. A skoro to nie jest funkcja, to też to stanowi problem dla programowania funkcyjnego i też na pewno nie jest to funkcja totalna, bo to nie jest funkcja. Możemy iść dalej, cały czas bardzo abstrakcyjne rozważanie o modelach. Tak? Możemy stwierdzić, że to nie jest jedna funkcja, ale że te funkcje się, mamy zbiór pewnych funkcji, to są funkcje takie dobre matematycznie, całkowite, ale one się zmieniają. Cały czas jest to dla nas w ogóle nieprzydatne, no bo nie wiemy, co z tym zrobić. Dlatego jeszcze jeden może model, że ta funkcja tak naprawdę to nie jest tylko funkcja jednego argumentu. Tam się czai jeszcze jeden argument, to jest czas. I to jest funkcja całkowita i ta funkcja jest jasno określona. Jeżeli wołam o 15, to dostaniemy na przykład rezultat 2. Natomiast no jeszcze z tym nic nie zrobimy, no bo nie możemy jeszcze raz o 15 wołać tej funkcji, tak? Bo o 15.1 wołamy, już mamy coś innego, w czasie się nie cofniemy, ale poeksperymentujmy chwilę z tym. Bo tutaj właśnie pojawia się ten karing, o którym mówiłem. Czyli zobaczcie, możemy funkcję, która
też nie spełnia do końca takiej definicji matematycznej, bo tam zawsze ma być jeden argument, to są dwa. Możemy go złożyć na takie wywołanie tych argumentów i to jest ważne, bo jest jakby czas i nie w tym samym czasie tych argumentów. To jest ważne, to będzie bardzo ważne. Także możemy zaaplikować czas i kiedyś tam później wartość. I teraz, żeby trochę zejść bliżej ziemi, tutaj jest jakiś przykład takiej emulacji, powiedzmy, takiego stanu mutowalnego w skali. Mamy funkcję, która jest zależna od czasu jakiegoś tam klucza. Klucz jest zwykłym intem w mapie. No i tutaj właśnie udajemy, że niby jeżeli ten czas jest większy od 20, to wtedy coś się pojawiło w tej mapie, czyli jest to mutowalny stan. To jest na przykład taki właśnie, jedynie kiedy kontrolujemy czas, to jest tak naprawdę mokowanie w testach, bo wtedy sobie właśnie możemy przygotować, co nam zwrócić ten mok. No i tutaj przez to, że tak naprawdę my tego czasu nie kontrolujemy, to nie wiemy, czy to będzie większe, czy mniejsze od 20. Ale zobaczcie, i tutaj też przemycamy mechanizm w skali. Każda funkcja w skali, bo to jest obiekt. W skali to jest obiekt, to będzie function 2. Jak ma dwa argumenty, to jest klasa typu function 2 i ta instancja będzie miała metodę, nazywa się carried i ona nam generuje wtedy inną sygnaturę właśnie z taką, gdzie są porozdzielane te argumenty. No to stosujemy to i wtedy mamy rozdzielony czas i klucz, tak jak tutaj jest wyżej. Dalej. Teraz jak mamy ten pierwszy czas, możemy sobie zaaplikować ten czas, ale to jest cały czas mało praktyczne, bo nadal nie wiem, jaki będzie wynik, nie wiem, ja nad tym pierwszym argumentem nie panuję. Cały czas zrozumcie, że to jest takie abstrakcyjne pojęcie tego czasu tutaj, tak? Nie ma tego typu tak naprawdę. Mamy bardzo prostą funkcję swap, która może nam zamienić te dwa argumenty. To jest implementacja, żeby pokazać, jest bardzo proste, jak nie chcecie, nie musicie jej czytać. No chodzi o to, że możemy zamienić teraz miejscami klucz i czas. I teraz jest bardzo ciekawa rzecz, bo okazuje się, że kiedy zamienimy czas i klucz, że ten klucz będzie wartość, argument będzie pierwszy, to nagle teoretycznie ta aplikacja pierwszego argumentu to jest funkcja całkowita i bardzo przewidywalna. I tutaj jest ten moment, kiedy naprawdę musicie się mocno skupić. Dlaczego to jest funkcja całkowita? Dostaje, zobaczcie, jak zaaplikuję klucz, dostaje funkcję z czasu w string. W tym przypadku konkretnym to będzie ta funkcja. Czyli ja zawsze dostanę tą funkcję. Jest to zawsze funkcja zaaplikowana dla tego klucza. I dlatego to jest funkcja, tam nie będzie żadnego wyjątku, to jest zawsze funkcja całkowita, czyli cały czas jest trochę abstrakcyjnie, cały czas większość z Was pewnie jeszcze nie wie, dokąd my zmierzamy, ale już mam nadzieję, że ta pierwsza część Was przekonała, że funkcja całkowita znaczy dobrze. I teraz zobaczcie, tutaj sobie powiedzmy stworzyliśmy taki opis programu, czyli że będziemy aplikować dla wartości 69, a później mamy wywołanie, tak? I tutaj już przestajemy udawać jakieś programowanie funkcyjne, tutaj po prostu może paść z połączeń do bazy danych, jakaś sieć może paść i tak dalej, to nie wiadomo, co się stanie. To jest niedeterministyczna, niecałkowita funkcja, w ogóle to nie jest funkcja, tak? Czyli normalny świat. I generalnie, gdybyśmy teraz zaczęli to trochę, żeby łatwiej było zrozumieć, te pewne koncepcje grupować w taki jeden rzeczownik, no to możemy stwierdzić, że taka funkcja z czasu do czegoś to będzie taka egzekucja, wykonanie programu i my, aplikując na początku argumenty, stworzyliśmy to przepis na wykonanie programu i tutaj właśnie jest najbardziej chyba taki wysokopoziomowy moment implementacji, bo teraz tę egzekucję, która jest zależna tylko od czasu, możemy też równie dobrze sobie tymi metodami czy kombinatoryką zmieniać, tak? Czyli na przykład ja mogę, teraz będzie konkretny przykład naprawdę z bardzo popularnego frameworku, mam nadzieję, wtedy to tak już w ogóle na dzień wylądujemy, ale na dzień chodzi o to, że po prostu my możemy sobie cały czas operować tymi funkcjami, które przyjmują czas, możemy je mapować, możemy jakieś robić przekształcenia i na końcu jest wykonanie. I jak przestaniemy używać tego typu, który nie istnieje tak naprawdę, czasu, bo tak naprawdę aplikacja czasu jest wykonanie. OK, wywołuję funkcję o 15.01, przekazałem czas 15.01, tak? I to jest ten przykład tutaj. A też może być tak, że i do tego też należy dążyć, tutaj może ten skalaczek pomóc, że jeżeli jestem zależny funkcji, OK, ona sama zwraca zawsze
inny wynik, czyli jest zależna w środku jakiegoś stanu, to możemy w stanie ten stan określić i go też przekazywać, tak? Cały czas nie będzie nad nim kontroli. On na przykład połączenie do bazy danych będzie niedeterministyczne, ale przez to, że też jakby tworzymy z niego argument, to będzie łatwiej testować może i robić inne przekształcenia. I praktyczny przykład jest, nie wiem, czy ktoś z Was słyszał o, to jest narzędzie, no powiem, że Ty słyszałeś, bo prezentację widziałem Twoją na YouTubie, ale Slick, do bazy danych w skali. Bardzo moim zdaniem niedocenione narzędzie, wiele osób po niej jedzie, bo tam to nie jest takie według tej szkółki funkcyjnej, ale to bardzo dobrze moim zdaniem wchodzi w ten model dzielenia, projektowania i wykonania operacji, bo zobaczcie, to jest tak, że my sobie tworzymy jakąś reprezentację tabeli i potem nawet oni to zrobili na dwóch poziomach, mamy taki tylko tworzenie takich opisów, nie wykonania, tylko opisów, bo tak, najpierw mamy kwerendy, i tam możemy sobie tutaj, o, na przykład mamy te kawy, to jest dwa pola i na przykład mapujemy, że to tylko imię weźmiemy z tej tabeli. Tu się nic nie dzieje, to się nie może popsuć, bo tu się nic nie dzieje. My możemy sobie to przekształcać, zmieniać jak nam się chce i stworzymy sobie kwerendę. Teraz to, co oni zrobili ciekawego, jest jakby drugi poziom, gdzie jest jakby akcja wykonania tej kwerendy i to cały czas jest... tam nie ma tego czasu, znaczy czas jeszcze nie jest zaaplikowany, tak? Czyli na przykład możemy sobie tutaj stwierdzić, że okej, jak wykonam tą kwerendę, flat map na przykład, nie? Weź rezultat i użyj go w czymś innym. I to cały czas jest robione przed uderzeniem do bazy i dopiero tutaj, to jest jakieś jeszcze inne takie, bo to jest mechanika, mechaniką może się różnić, w tym przypadku stan mutowany, czyli baza danych, jakby jest już tym, który tak naprawdę, oni tylko odwrócili, to nie jest argument, tylko to jest silnik, który wywołuje te akcje. I w praktyce to wygląda tak, że teraz zobaczcie, te kwerendy, jakbyś na przykład chcieli, możecie przekazywać między jakimiś funkcjami i tam na nich operować, składać, dodawać jakieś, może inna biblioteka jest w stanie zrobić jakiś, sprawdzić warunek biznesowy, dodać filtrowanie albo nie. Potem na akcjach też możecie składać, to jest też dosyć wygodne i nigdzie tam nie musicie się przejmować na razie bazą danych. I dopiero na końcu jest wywołanie i to też się bardzo ładnie mokuje. I mam nadzieję, że tutaj już ten trzeci element, który się pojawił czas, bardzo abstrakcyjny, ale mam nadzieję, że zobaczyliście, że to się skończyło jakimś praktycznym frameworkiem, który no generalnie to jest jeden z oficjalnych tego Lightbenda narzędzi, hajs jakiś robi, nie? Także już jakiś nie tylko nauka, ale i pieniążki się pojawiły. Także mam nadzieję, że ja naprawdę, jak ktoś nie zna tego frameworka, ok, mogłem to przejść bardzo szybko, można przy piwku potem pogadać, bo naprawdę to też trzeba czasu, żeby to zrozumieć, natomiast najważniejsze, że ktoś tego użył w praktyce, przynajmniej jak ja to tak rozumiem. No i teraz jest bardziej pytanie, czy ja mam jeszcze czas, czy nie, bo zostawiłem taki bufor. Jakbym za szybko poleciał, to mam dodatkowe tematy, ale jakby się okazywało, że za wolno, to mogę przejść do końca. Także pytanie, czy mam czas, czy nie mam. Jeszcze nikt nie uciekł. No dobra, nie, bo to są takie rzeczy, które tylko wolno stojące, takie ciekawostki. Czyli tak, pierwsza rzecz, że w skali mamy coś takiego, co się nazywa partial function, czyli funkcja częściowa i poza nazwą to nic nie ma wspólnego z funkcją częściową, bo to równie dobrze może być funkcja całkowita w tej funkcji częściowej. Natomiast to, co jest tutaj ciekawe, to że daje ona dodatkową moc kompozycji, bo jak te zwykłe funkcje, to jest to and then, and then, and then, czyli właściwie to jest kompozycja pozioma, tak, czyli na przykład string w inta, int w double i tak dalej, to w przypadku tego typu partial function to jest kompozycja pionowa, bo możemy sobie wtedy, zobaczcie, mamy na przykład przypadek dla zera, mamy przypadek dla none i dla sum i możemy to tutaj, o, tu się odbywa ta kompozycja pionowa, or else, tak? Czyli żeśmy złożyli jakby te dwa case'y w jeden. I to może być czasem ciekawe, jak, no i to jest takie, kurde, bezsensowna odpowiedź, ale to ma sens, kiedy ma sens, no bo to też ja widziałem, jak to ludzie pożenili z akką. Nie wiem, czy robili się na adce, takiej nietypowanej. Teraz jak tam w adce jest funkcja z n w unit, taka tam gdzieś pod spodem, to sobie wyobraźcie, co będzie, jak zacznie się 10 takich łączyć. To już nie wiadomo w ogóle, co gdzie wpada. Natomiast jeśli jakaś będzie tak naprawdę sensowna logika biznesowa, że okej, jeżeli ktoś ma zakupy od tam 0 do 50, to to będzie tutaj obsługa jego, dla bogatszych jest gdzie indziej i wtedy to gdzieś składamy,
no to może być wygodne. Czyli to jest jeden z tych mechanizmów, że zależy bardzo. A dalej to jest takie coś, czego też nigdy nie użyłem, ale się zajebiście nazywa, no bo typy fantomowe. Generalnie idea jest bardzo fajna, bo tworzymy sobie jakby generyk, który poza tym miejscem się nigdzie indziej nie pojawia, stąd nazwa fantomowe. I zobaczcie, mamy na przykład jakiś cykl życia albo określamy stan w tym czasie danego obiektu. I to też troszeczkę może pod te tagi podchodzić. W każdym razie zobaczcie, mamy klasę user i ta emotikonka to jest, że musimy rozszerzać w tym generyku trait status. No i dwie metody, które mają nam pokazać, jak to działa w praktyce. Validate przyjmie tylko, kiedy user jest created, a już znany ten mechanizm, że prywatny konstruktor i tworzenie w companion objectie nam zabezpiecza, że nikt tam na boku nie stworzy zwalidowanego. No to tak, mamy na początku created. Tutaj jak przekażemy usera z validated, to się nie kompiluje. No i tu powiedzmy jest jakaś walidacja wykonywana i dostajemy w wyniku user validated. I potem mamy biznesową logikę, która wpuszcza tylko validated. I tu znowu przykład na dole, ten U1, który jest tylko stworzony, kompilator tego nie puści. No i to jest znowu też ciekawa rzecz. Czy za szybko było, bo tu widzę pytające wyrazy twarzy. No okej, okay, to kolejny temat, to piwka. No i to jeszcze bardziej jest teraz jakby wahadło idzie w drugą stronę, że znowu tak jak w Javie mamy tych funkcji różnych 40, jest int w int, tak dalej, wiecie, są specjalizowane i to ma sens to ze względu na performance. I też, żebyście wiedzieli, że w skali też coś podobnego jest i znowu to jest taka jakby różnica tych może filozofii Java i skali moim zdaniem, bo Java jest taka bardzo explicit i tam dużo na was jako programistów zrzuca. Natomiast w skali możemy sobie zastosować anotację, że ma być na przykład funkcja specjalizowana i nam kompilator wygeneruje różne warianty. I tak są z tego co wiem chyba do funkcji od 0 do 3 pogenerowane, że mamy specjalne funkcje dla intów, dla floatów, dla doubli, czyli tam nie ma żadnych takich, wiecie, konwersji, szczególnie nie ma tego boxingu pod spodem. No i tutaj już takie zupełnie tematy, tylko żeby wam jakby zaszczepić wiedzę o nich, czy tak. Pierwszy to jest StyleRec. No w Javie generalnie rekurencji nie jest popularna, bo łatwo skończyć na Stack Overflow. Temat StyleRec do przeczytania, jak to Scala rozwiązała. No generalnie jak mogę rozwiązać, jak jest JVM, jak zastosujecie odpowiednio rekurencję w skali, to ona jest w stanie, kompilator jest w stanie wygenerować pętlę while później, czyli nie ma tego ryzyka. I znowu postawcie taką krechę, świat w kodzie, gdzie myślicie, że to jest rekurencja i świat w runtime, gdzie nieważne, czy to jest rekurencja, ważny jest tam wynik. I jak jest while, nie będzie nigdy Stack Overflow. No i niemutowane struktury danych, tego nie poruszyliśmy tutaj za dużo. Generalnie w Javie jesteśmy przyzwyczajeni, że możemy wrzucić sobie na przykład w listę tam, gdzie chcemy, jakieś elementy. Mamy takie te konstruktory na collections unmodifiable list, powiedzmy. I tutaj też jest takie ryzyko, że nigdy nie wiemy, kto jeszcze używa tej listy. Trzeba czasami jakieś robić takie kopie defensywne tak zwane. W Kotlinie oni też trochę tak poprawili, ale jeszcze nie do końca, bo to tam jest ciekawie to zrobione, bo jak na przykład w Javie macie tę niemodyfikowaną listę, no to nie ma wyjścia, musi być cały interfejs listy. Jak wywołacie add, to z tego co pamiętam, leci wyjątek w runtime. W Kotlinie jest to poprawione, że oni stworzyli sobie takie sztuczne interfejsy dwa i jest mutowalna, niemutowalna lista i tam już nie ma tych metod, czyli nie ma ryzyka, że w runtime wam poleci, ale cały czas jest trochę kulawo, bo pod spodem jest ta lista mutowalna i nigdy nie wiecie, kto jeszcze ma do niej dostęp. Natomiast w skali są takie napisane od zera, takie niezmienne listy i to jest o tyle ciekawe, że jak na przykład macie listę powiedzmy 5 elementów, to możecie spokojnie na przykład współdzielić ogon. Wyobraźcie sobie, że powiedzmy na początku jest 1 i dalej jest 2, 3, 4. Teraz tak, bierzecie to 2, 3, 4 i doklejacie 3. Macie teoretycznie dwie listy i one mają ten sam ogon. I mogą mieć ten sam ogon, bo nikt nigdy tego ogonu nie zmieni. Co otwiera nowe perspektywy, jeżeli chodzi o pewną optymalizację. Bo w Javie właśnie trzeba robić te kopie defensywne. Tutaj nie trzeba, no i są
pewne momenty, kiedy to się może wydawać, że jak jest niemutowalna lista, to zawsze będzie mniej wydajna, a to nie jest do końca prawda. Mam nadzieję, że nie było za ciężko. Podsumowujmy sobie, czego się nauczyliśmy, tak? Czyli pierwsza rzecz, najważniejsza, jest taka, jak, żeby zmotywować też do nauki skali, że ucząc się skali, nie tylko się uczycie skali, ale uczycie się mechanizmów, które zobaczycie pewnego dnia w Javie, może nie wiem, w Kotlin teraz też jest tam dla Javowców polarny, może i w Kotlinie zobaczycie. Jak na przykład znacie skalę, to wejście w Kotlina, to 80% Kotlina już znacie. Także to nie jest tylko nauka jednego języka, ale wielu mechanizmów. No i potem, jeżeli chodzi o to podejście programowania funkcyjnego, to skupiliśmy się na trzech etapach, czyli tak, zobaczyliśmy, jak to, że przekazywaliśmy w domenie za dużo, generuje potencjalne błędy. Zobaczyliśmy, jak możemy wygenerować pełną kodomenę na podstawie tych triów. No i też zobaczyliśmy, kiedy już tak wejdziemy w taki rzeczywisty świat, gdzie tam no, nie wszystko jest takie niezmienne, jak ten czas można troszeczkę okiełznać. No i pamiętajcie zawsze, że ocenia się podejście jak programista, zawsze przez język, którym pisze, to będzie oceniał. Czasem możecie sobie popatrzeć na inne języki, jak macie czas. Nie wiem, czy jest taki język Idris się nazywa, bardzo podobny do Haskella. Tam nie wiem, czy to jest taki już nazwany, to nie jest, on nie udaje języka do produkcji, to jest język naukowy tak nazwany. On naprawdę testuje dosyć ciekawe koncepcje z tak zwanych typów zależnych i z tego, co wiem, część z tych rzeczy już się pojawi w skali 3. Może za 10 lat pojawi się w Javie. No nie wiadomo, jak to wszystko pójdzie. Czasem sobie zajrzyjcie, jak pewne rzeczy działają, kiedy są wspierane natywnie, tak? I to już taka była ostatnia uwaga edukacyjna. Dziękuję Wam za tutaj cierpliwość i obecność. No i generalnie zachęcam bardzo do tego, żeby, bo jak rozumiem tutaj większość z Was zaczyna albo jest potencjalnie zainteresowana skalą, żeby nawet wejść, nie tylko, a nawet jak nie macie opcji nauczyć się skali, to ucząc się i tak będziecie lepiej pisać czy w Javie, czy w Kotlinie. I może pytania przy piwku, bo tu mało czasu. Może chociaż jakiś czas na jedno, dwa pytania? No dobrze, nie, to ja jestem do dyspozycji. No dobra, to ja mam pytanie. No okej. Powiedziałeś o paru takich rzeczach, które jako takie intro do skali. Mhm. I powiedziałeś o paru rzeczach, które są ciekawe i które w jakiś sposób pomagają, a teraz z perspektywy czasu mógłbyś powiedzieć ludziom, którzy zaczynają w skali odnośnie rzeczy, których nie należy używać albo należy całkiem unikać. Przynajmniej przez jakiś czas. Okej. Okay. W produkcyjnym kodzie. Tak, no to czego bym najbardziej unikał są implicity, bo to naprawdę jest generalnie w skali możliwość niejawnej konwersji typów, że przekazujecie na przykład do funkcji, która spodziewa się stringa, przekażecie na przykład usera i nagle się kompiluje. To jest bardzo nadużywane i czasami też są jakieś takie, no, wiecie, piszcie sobie implicit, coś tam w skali, to może pojawić się niestety w 15 różnych miejscach, także może czasami okazać się, że z zaskoczenia coś Wam przekonwertuje jeden typ na drugi. Bo wiecie, no nie, to jest taka właśnie taka, nie, jakby działa przeciw kompilatorowi, bo cała idea tej kompilacji była taka, żeby on Wam dał błąd kompilacji, że wyrobić jakiś błąd, a to można zrobić prostego haka. I się okazuje, że generalnie macie błąd w kompilacji, ale hakowaliście, to jest jedno. A dwa, to jednak też taki zauważyłem u wielu osób jest jakby, jak już taką niechęć pierwszą do skali u nich mija, bo jest taki skomplikowany, to potem zaczynają przekombinowywać strasznie. Jest, tak się nazywa ten taki Japończyk czy Chińczyk, tam pisze taki bloga i nazywa się go wpis... Tak, Principle of Least Power, coś takiego. Generalnie ktoś... Słucham? No tam z tych rejonów i nie, generalnie jakoś bardzo fajny wpis, to się chyba nazywa Principle of Least Power, coś takiego, chodzi generalnie o to, żeby nigdy nie używać więcej niż potrzeba, bo naprawdę, no okej, taki anegdota z pracy, no trzeba było po prostu coś wziąć, sprawdzić, true, jedziemy dalej, false to było przy starcie, konfiguracja, wywalić się. Tylko tyle, trzeba było sprawdzić, czy to się równa tyle i tyle i wywalić się, już funktor aplikatywny się powstał, tak? Jakieś implicity, 5 implicitów, tylko żeby sprawdzić, że w pliku tekstowym coś było, tak? I to właśnie tak, nie wiem, to jest
nie tylko chodzi o skalę, tak bardzo często ludzie chcą przekombinować i potem się cieszą, że kombinowali i tak trochę przez ten kod siebie jako programistów oceniają. To jest taki może bardziej globalny problem, tylko że skali to idzie dalej, bo dużo więcej jest mechanizmów. I jeszcze jedno, co uważać trzeba, no niestety skala ma totalnie zjebany build tool SBT, żeby tam się nie zniechęcić, jak za dużo musi się przy nim pracować na początku. Czy ja bym tak nie demonizował tych implicit, bo to, co ty powiedziałeś, to były implicit konwersje, które są deprecated na przykład. Tak, tak, tak. To chodzi o to właśnie o początkujących, bo to tak nie jest na początku jasne, czym się różnią. Ale tu implicit, tam implicit i to tak to przynajmniej to widziałem tak z praktyki własnej, że tak, a tu się zaczynają pojawiać te implicity tam za dużo w wielu miejscach. I największa rzeźba, jaką widziałem, chyba to było, o, ta, to trzeba było wycofać właśnie ten unapply i było coś takiego, że był implicit na stringu, który miał unapply, a coś takiego było po prostu, że nagle wchodził w string w pattern matching i jakoś inaczej zachowywał po prostu, no trzeba było wywalić. No i ten, z ostatnich takich tutaj, no źle, że to jest nagrywane, ale dobra, to było taki właśnie, że jest to popularne tagless final i ktoś tam użył tagless final, w ogóle niepotrzebnie, bo jest popularny. No i tak potem, żeby zrobić prostą rzecz, trzeba było, zamiast na przykład kropka, prosta rzecz, trzeba było stworzyć jakiegoś implicita, który udaje, że jest jakąś abstrakcyjną encją, która robi prostą rzecz, nie? No to te też się wywaliło, nie? Także no, to. Czyli podsumowując, wszystko można by sprowadzić, że jest dużo możliwości, żeby zrobić jakąś po prostu over engineering. Tak, no w sumie najlepiej, żeby w takim projekcie był jakiś taki stary dziad, który przypilnuje, żeby nie przekombinować. No, taki. Nie, no bo chodzi o to, żeby tam nie rzucać od razu 5 studentów na skalę i bo, to. No. Ja myślę, że jak oni się rzucą i potem spotkają własne problemy, to się z tym nauczą też. Ale wiesz, to się potem kończy takim, dlaczego zrezygnowaliśmy ze skali, nie? No tak, takie są potem wpisy, tak, że ludzie biorą. Ktoś to później otrzymuje, nie?